Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej przygody z Red Dead Redemption 2. No i jesteśmy tutaj w trakcie poszukiwań naszego koleżki z naszej drużyny, z naszego gangu Johna. Wskaźnik zdrowia konia jest widoczny w lewym dolnym rogu ekranu. Jeśli jego pasek się wyczerpie, zwierzę padnie. Wskaźnik wytrzymałości konia jest widoczny w lewym dolnym rogu ekranu. Okej. Okay. Wytrzymałość konia się wyczerpie, nie będzie on galopował. Zwolnij, aby pozwolić koniowi na odpoczynek i odzyskanie wytrzymałości. Dobra. Take it slow. Big ravine here. Wow, zobaczmy w ogóle krajobrazy. Zmienić odległość kamery i perspektywę. O, co ty gadasz? Mamy widok z pierwszej osoby. Ale nie, myślę, że jednak on gdzieś tak oddalony będzie chyba najlepiej. No dokładnie. Davey got shot. Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Aby włączyć kamerę filmową. Damn, snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Okej, mamy kilka kamer filmowych. Dobra, wyłączona i tak możemy włączyć. O kurde, bardzo fajne. Jeszcze się nie spotkałem w sumie w żadnej grze z taką kamerą filmową. A nie, Euro Truck Simulator. No ładnie, po górach z koniami. Nawet nie ma czasu się tutaj rozejrzeć, tak więc znowu kamerę filmową. A co tam w oddali? Ja nic nie widzę w sumie. A, okej. Let's see if he can hear us. Okay, coś się tam dzieje. Come on, up there. Aha, zabierz strzelbę z konia, okej. No dobra, wszystko mam. Czekajcie, bo tutaj broń na koniu. Ale poczekajcie, jak ja mam to zrobić? No wciskam L1. Coś nie działa. A widzisz, bo to z tej strony. A, okej. Okay. Bierzemy strzelbę. Okej. Okay. I co, jak teraz odejdę od konia, to nie... A, dobra, okej, okay, już rozumiem. Kto
Kto to tutaj w ogóle szedł? Za czym? Czy to jakieś też gospodarstwo jest, czy coś? You sure about this? It's coming from this way. Okay. Watch out here. Mierda, we're high up here. Okej, okay, tutaj sobie poradzili z całym krajobrazem, żeby nam nie przedstawiać mapy, po prostu chmury w górach. Wytrzymał się z wyświetlana w lewym dolnym rogu. Zewnętrzny pasek wyczerpuje się podczas biegania, skakania i wspinania. Poziom wewnętrznego rdzenia wpływa na regenerację wytrzymałości. Okay, from here. Watch your step. Twój rdzeń wytrzymałości jest pusty, będziesz się przez to wolniej poruszać. I co on tutaj robi? Właśnie, torba. Coś trzeba będzie. Właściwości przedmiotów są widoczne u dołu torby. Zjedz zapasy z ikoną rdzenia wytrzymałości, aby uzupełnić swój rdzeń wytrzymałości. No proste. Czyli fasola nerkowana w puszce, średnia część rdzenia zdrowia i rdzenia wytrzymałości. To może nie. Małą część rdzenia zdrowia i średnią część rdzenia wytrzymałości. Ok, czyli brzoskwinie w puszce mógłbym sobie zjeść. Dobra, to biorę te brzoskwinie w puszce. Okay. Twój rdzeń wytrzymałości nie jest już pusty. Jedz i pij, aby utrzymać rdzeń atrybutów na odpowiednim poziomie. Dobra. Dobrze, Artur. Świetnie się wspinasz. Właśnie, też słyszałem tam przed premierą gry, że czystość w ogóle naszego Artura będzie tutaj miała też swoje 5 minut. Czystość, ogolenie się, w ogóle brud na naszych ubraniach, to wszystko ma wpływ na to też, jak ludzie będą nas postrzegać. Ja nigdzie nie widzę Johna. Marston, you hear me? O, gdzieś tutaj. That's John. We're coming. Over here. He's down here. The fellow's there. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. Co go tak urządziło? You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Okej, John znaleziony. Can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Wilki wyczuli pewnie krew Johna. Cholera, i co teraz? Dobra, mamy odciągnąć wilki. Okej, atakują. Keep them off us!
No, zapraszam. Zapraszam, wilki. O kurde. Mogę już strzelać? Mogę. O cholera. O kurde, co ty gadasz? Ja pierdziele. Dawaj, ładuj, ładuj, ładuj. Tak jest. Dobra, załatwienie, ale ja tutaj troszeczkę pokiereszowany jestem. Dostało mi się. Zdrowia mało, ale regeneracja zdrowia jest dosyć duża, na wysokim poziomie, tak więc spoko. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. I knew a fella. Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. No i dobra, czyli co? Będziemy teraz wracać do naszego obozu pewnie. O, okej. Okay. Dobra. Co ty gadasz? Pięknie, ale strzał. Pięknie. Dobrze zebrali. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. You don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Dobra, jest nasz obóz. Ciekawe, co tu w nim też będzie można robić. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. Here we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Well, come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. No, czyli nasz gang ogólnie i nasz bohater boi się tutaj cywilizacji. No, w sumie tak, bo to, co znali dotychczas, już się powoli kończy. Ameryka wchodzi w XX wiek. To tylko draśnięcie. Zdobyliśmy trofeum. Hardly the spring I had been hoping for. Wydarzenia i ciekawe miejsca są podczas gry zapisywane w twoim dzienniku. Przytrzymaj, aby go otworzyć. No zobaczmy. Okej, czyli tutaj mamy jakąś mapkę. Zmień rozdział.
Co to jest, Colter? Uciekamy już od tygodni, w każdym razie bardziej niż zwykle. Akcja w Blackwater, ten napad na prom, skończyła się katastrofą. Zabili młodą Jenę, a Shona i Mayka aresztowali albo zabili. Nikt nie wie na pewno. Dusz zastrzelił jakąś dziewczynę. Nie wiem, czy przypadkiem, czy specjalnie. Możliwe, że ktoś nas wrobił. Rzuciliśmy się do desperackiej ucieczki w góry, zostawiając pieniądze i większość dobytku. Gdy przedzieraliśmy się przez Grizzlies na wschód, rozpętała się potężna śnieżyca. Odszedł Davy Callander, który podczas napadu dostał w brzuch. Okrutny widok. Reszta z nas o mało nie zamarzła, ale znaleźliśmy schronienie w opuszczonym miasteczku górniczym i teraz odpoczywamy w nim, czekając na roztopy. A, czyli to jest mapka naszego obozu. Colter, nie na taką wiosnę liczyłem. Ja i Jose szykowaliśmy razem własny napad w Blackwater, ale plan chyba poszedł w diabły, razem z większością mojego dobytku. Głęboko niepokoi mnie, co się stanie, gdy stąd odejdziemy albo znajdą nas stróże prawa. Znaleźliśmy pewną dziewczynę, właściwie kobietę. Jej męża zamordowali chłopcy Kalma Odis Krolla. Paskudna sprawa. Aha, dobra, i to tyle. Zobaczmy ten pierwszy rozdział jeszcze, czy... Aha, i tutaj... A, widzisz, czyli to jest pierwszy rozdział, tak jakby. Kupiłem ten nowy dziennik po tym, gdy stary spłonął w pożarze wiele miesięcy temu, czy kiedy to tam było. Ostatnio za dużo nie pisałem ani nie rysowałem, ale brakowało mi tego bardziej niż przypuszczałem. W końcu wylądowałem koło sklepu, więc mam i dziennik. Po tych wszystkich wydarzeniach na północy i pożarze przebywaliśmy kilka miesięcy w dziczy, podróżując z północnych Grizzlies. Przez większość zimy siedzieliśmy na podgórzu, o jedzenie nie było trudno i żyło nam się dobrze. Dutch miał informację na temat ziemi, którą mieliśmy kupić, ale okazało się, że nie spełnia jego wymogów, albo wystraszył się, że obserwują nas stróże prawa i że ktoś wie, kim jest, dlatego też nigdy nie kupiliśmy tej ziemi i ciągle się tułamy. W Grizzlies dołączyło do nas kilka nowych osób. Jenny, urocza dziewuszka, którą spotkaliśmy samotną przy drodze, i Mike'a, przestępca, którego Dutch poznał kiedyś w barze. Dutch zdaje się być pod wrażeniem Mike'i, który jest dosyć porywczy, kłótliwy i zarozumiały. My z Joseą jesteśmy bardziej powściągliwi co do jego oceny. Czas pokaże. W końcu udało nam się wyjść z tej dziczy i zaszyliśmy się za Blackwater, chociaż czasami ruszam do miasta, żeby poszukać różnych okazji. Możliwe, że na coś trafiłem. Mamy sporo pieniędzy, a droga była tak uciążliwa i powolna, że nikt nie mógł nas śledzić albo domyślić się, dokąd zmierzamy. Myśleliśmy o Kalifornii, ale potem Dutch i Hosea zaprowadzili nas do Blackwater. Aha, czyli tam byliśmy, nie? To jest szkic pewnie tego miasteczka. Blackwater najwyraźniej mocno się rozrosło od ich ostatniej wizyty. Powiedzieli mi, że to taka trochę większa placówka handlowa, ale co z tego? Ale z tego, co widzę, miejsce szybko się rozwija i jest już prawie małym miastem. Pełno tu korupcji, ale z pewnością też i pieniędzy. Dobrze od czasu do czasu przespać się w łóżku i wieść bardziej cywilizowane życie po tylu nocach w namiocie, ale nie lubię być aż tak blisko miast. Kurde, no ładnie. Można powiedzieć, że tu mieszkamy. Obozujemy przeważnie poza miastem w ukryciu przed ludźmi. Życie wydaje się dosyć proste. Abigail i Marson ciągle się kłócą. Zastanawiam się, dlaczego on właściwie wrócił. Chyba nie możemy się zdecydować, czy chce być ojcem dla tego chłopaka, czy nie. Te kłótnie są męczące. Słyszałem pogłoski o człowieku podobnym do Teraleuniego, ale przecież nie widzieliśmy już go od wiele miesięcy. Razem z Joseą na coś wpadliśmy, coś naprawdę dużego. Można zarobić na tym kupę kasy. Josea uważa, że wymyślił przekręt związany z nieruchomościami. Ja nie jestem jeszcze co do tego przekonany. Zbrodnia idealna, taka, gdzie się obrabia oszustów. Jesteśmy bardzo ostrożni. Przyjemnie znów pracować z Joseą. Ten facet to prawdziwy mistrz przekrętów. Nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, i tak dobrze się bawimy. Kurde, no historia widzę niezła. Dobrze znów zajmować się oszustwami. Hosea to urodzony handlarz, ale zaczyna się bać, że przyciągniemy uwagę niewłaściwych osób, spędzając tyle czasu w mieście. Dutch też ma coś dużego, tak mówi. Pieniądze bankowe przywożone statkiem. Na razie pracujemy nad obiema możliwościami. Czas pokaże. Planujemy ruszyć na zachód, gdzieś na pustynię, jeśli będziemy mogli. Aha, dobra, cała historia, która wydarzyła się przed czasem obecnym teraz w grze. I muszę wam się przyznać, że nie grałem za dużo w Red Dead Redemption 1, dlatego też nie znam za bardzo tej historii, ale bardzo możliwe, że teraz jest ona nam przedstawiona.
Micah i Dutch chcą obrobić prom w mieście. Myślą, że jest na nim wielkie bogactwo, pieniądze dla banków. Chociaż raz ja nie muszę się angażować w tę robotę. Razem z Joseą mamy swoją fuchę, która według mnie może nam pójść bardzo dobrze, a Dutch zdaje się przekonany, że ma dość ludzi, żeby pomyślnie przeprowadzić akcję. Plan jest taki, że oni robią swoje, uciekają do dziczy na zachód. Następnego dnia my z Joseą robimy swój przekręt i do nich dołączamy. Dutch jest chyba zadowolony i podekscytowany. Znów mówi o Kalifornii, no ale mówi też o różnych innych miejscach. Okej. Dobra, no i tutaj to jest już właśnie kolejny rozdział. Tak. Nie na taką wiosnę liczyłem. Dobra, czyli to też już czytaliśmy. No i tyle, czyli koniec dziennika. Okej. Udaj się do B, aby porozmawiać z Billem, udaj się do P, aby porozmawiać z panem Pearsonem. Dobra, czyli mamy już wolną wolę. Przeszukaj szufladę, no zobaczmy. Otwarty tonik. I ciastka owsiane. Bierzemy oczywiście. Znajdziesz otwarty przedmiot. Otwarty przedmiot zapewniają połowę korzyści nowych przedmiotów. Ok. Dobra, nic tutaj więcej nie ma. A tutaj na stoliku? Nie, tutaj też nie. Kolejna szuflada. No i co? Otwarte lekarstwo, nie mogę zabrać? A, nie mogę nieść więcej takich przedmiotów. Dobra, czyli trzeba zapamiętać, że tam jest lekarstwo. Dobra, możemy sobie usiąść. Na krzesłach. A ja mogę sobie z nim porozmawiać na przykład, jakbym chciał? Z Dutchem? Nie mogę. Dobra, co ogólnie oznacza to na mapce? Że co, mogę się przespać chyba, tak? Zobaczmy w ogóle, jak wygląda mapa. A więc Colter, obóz karawany, stare miasteczko górnicze leżące wysoko w zachodnich Grizzlies w Ambarino, które pozostaje opuszczone od czasu gwałtownych nawałnic z 1984 roku. Tutaj jest nasz koń, no i tutaj, no to co, no to idziemy się skonsultować z Billem, co? Bill chce z tobą porozmawiać, idziemy. Dobra, tutaj są drzwi. Normalnie aż biało od tego śniegu. Dobra, siemano Billy. Co tam u ciebie, ziomek? Aha, to nie, jeszcze nie Billy. Starzy przyjaciele. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Okej, okay, dostaliśmy nową broń, dostaliśmy linę i wyruszamy z Dutchem. Southwest, right, Arthur? Yeah. I z czterema jeszcze innymi koleżkami z gangu. They're camped near some lake. Okay,
Let's go find these bastards before they find us and rob this core they're planning. Ok, czyli wykorzystamy informację, którą dostaliśmy od pewnego Driscolla. No i najpierw trzeba będzie się pozbyć całej tej ekipy, a następnie zrobić właśnie napad na ten pociąg, który oni planują. Ok, mała taka cutscenka filmowa. What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colmo Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Okay, już widać jakiś dym. Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. No i dokładnie tak zrobimy. Wejdziemy na wzgórze, rozejrzymy się i zaplanujemy co nieco. Ciekawe jak tu właśnie wygląda jakiś plan, czy jest tutaj jakiekolwiek planowanie, czy mamy wpływ na to jak będą wyglądały pewne akcje i tak dalej. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell. You two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. No raczej co, schodzimy z konia? Nie mogę sobie tam podjechać? Na koniu? No dobra, jak wszyscy w sumie zeszli, to ja też. Definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Gdzieś wyruszają. Czyli co, to będzie chyba dobry moment, żeby napaść, nie? Bo tutaj trzech odjeżdża, tak więc trzech będzie mniej. Tak więc można wybić całą resztę. He don't seem very happy. No. O. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. Dokładnie. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Don't forget to grab that rifle from your horse. Broń, która nie została przydzielona do zestawu przed zejściem z konia, zostanie przy łukach. Sure thing. Światło, noże.
Broń długa na plecach. O, dobra, jest. Karabinek powtarzalny. No okej, okay, to wszystko mamy. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. O kurde, co ty gadasz, że sobie tak tutaj skaczesz? Ja chciałem sprawdzić, czy mogę podejść do... Dobra, wolę nie sprawdzać, bo jeszcze spadnę, zabiję się i tak się skończy ta misja. Okej, już słychać jakieś głosy. O, watch out. This bit's steep. No kurde, nie wiem, czy tutaj próbują nas w klimat wprowadzić, że tak musimy zejść aż z tej góry na sam dół. Nic tutaj nie przyspieszyli w cutscenkach ani nic, tak więc no zobaczymy. No tak, gdzieś te ponad 100 godzin trzeba upchać, nie? Let's just get down there first. Down through these trees, quick. No dawaj, dać, dawaj, bo już jesteśmy na dole. Na otwartym terenie. Na szczęście nikt nas jeszcze nie zauważył. Dobra, jaką broń sobie weźmiemy? No dawaj tą strzelbę. Get in cover, Arthur. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Spójrz, aby wykonywać polecenia. Prowadź, wyślij gang. No dobra, kolejna decyzja, czyli albo ja będę prowadził, albo wyślemy gang. Dobra, wyślemy gang, zobaczymy jak to wygląda. Dawaj, Dutch, ty pierwszy. Aha, czyli po prostu zaczęli się strzelać, okej. Co ty gadasz? Pięknie. Dawaj, 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 dawaj. No kurde. Co ty jadasz? Kapelusz mu zrzuciłem, ale nie zabiłem gnoja. Dobra, teraz pięknie w główkę. Tak jest. Możesz prowadzić szybki ostrzał z biodra naciskając. Aha, poza trybem celowania. Dobra. Pięknie, kolejna głowa. Tak jest. Pięknie. No kurde. Ha! Witam, niespodzianka. Tak jest. Aj. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie. Jeszcze jeden. Skąd on strzela? Tam z góry. Dobra. Świetne ujęcia. No kurde, ja też zebrałem. Teraz z drugiej strony nas atakują.
Ole, prosto w ciachę. Co za strzał. Dobra. Okej, czyli aha, czyli ciała są oznaczone tymi X-ami. Otwarty olej. Think how long some of you have been with me. I imagine Colm doesn't even know half the names of these fools. No i dobra, no i musimy teraz ograbić każdego. O, no, myślałem, że się strzelają jeszcze. Co jest? Tak jest, no właśnie. Dawaj, gdzie są nasi? Ja w sumie idę do nich, nie będę tak sam stał. Ja trzeba aktywować zabójczą precyzję. Okej. Wyceluj, aby ich zaznaczyć, ale ja ich w ogóle nie widzę. Dobra, odpuścimy to sobie. Ja muszę ich najpierw kurto zobaczyć. A, dobra, są w oddali. No to jeszcze raz. Aha, czyli tutaj. Zaznaczyłem ich sobie i strzela sam wtedy Artur. Tak jest. Jeszcze żyje. Pięknie. Dostał w ramię, ale jeszcze stoi. Ach. Dobranoc. No ale świetnie wyczekałem. A tutaj mam jakiś, nie wiem, pasek ładujący się? Przedmioty jednorazowe można znaleźć również na kole wyboru. Przedmioty. Aha, lekarstwa, jakieś różne tutaj rzeczy, zapasy i tak dalej. Dobra, no ja nic teraz nie potrzebuję. Dobra. Okej. Okej, czyli trzeba wszystko przeszukać, poograbiać. Ja nie wiem, czy nie mamy też wchodzić do domów i tam szukać czegoś w środku. A po co wam konie? Czyli tutaj. No dobra, przeszukajmy to miejsce. Krakersy, jasne, że się przydadzą. Warzywa w puszce, a jak, cygaro, tytoń do rzucia, wszystko się przyda. Dobra, tutaj mamy jakąś skrzynkę. A w środku łosoś w puszce, ale... I portfel. Ciekawe ile hajsu. $1.85. Nasz pierwszy hajs w tej grze. Dobra, to chyba wszystko, nie? Tak jest. Teraz troszkę większa skrzynia. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up.
Let's keep moving. Hey, ale ja tutaj chciałem jeszcze zostać i ograbić resztę. Dobra, ciekawe czy jak ja bym sobie na przykład zszedł. Czy oni będą na mnie czekać, czy co tutaj będzie się działo? Bo ja chcę wszystko przeczesać sam na przykład. Dobra, dawaj, grabimy go. Karabin, jest tam amunicja, tytoń do rzucia. Dobra, gdzie jeszcze? Tutaj ktoś leży. Obrączki, dobra, jeszcze tam w górze ktoś jest. No i co, oni pojechali beze mnie. A nie, patrzcie, stoją, czekają. Dobra, czyli ja tutaj mogę zrobić sobie w sumie co chcę. Czyli zrobimy tak, że ja sobie tutaj wszystkich ograbię, pochodzę po tych budynkach, zobaczę co tutaj ciekawego mogę znaleźć i zakończymy w tym momencie odcinek i po tym jak właśnie to zrobię widzimy się w odcinku numer 3 i ciśniemy stąd pewnie do naszego obozu i zobaczymy co dalej ta gra ma przed nami do zaoferowania, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Trochę ten drugi odcinek się przedłużył, ale mam nadzieję, że nie macie nic, nie macie tego za złe. Tak więc jeszcze raz dzięki, do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!